Dzień dobry, Paweł Polak. Zapraszam na poniedziałkowe wydanie Telefaktów, a w nich... Uczczono zwycięską potyczkę Szarego. Bardzo się staramy też, żeby właśnie takie bitwy, ale przede wszystkim ludzi upamiętniać. Lepiej zapobiegać niż leczyć, przekonywano na pikniku. Oby było częściej i nawet w szerszym zasięgu. Podsumowano wakacje offline na Dniu Sportu. Można wiele zrobić, łącząc ze sobą siłę. W niedzielę w Wieleńcu spotkały się delegacje samorządowe oraz przedstawiciele organizacji, by wspólnie uczcić i przypomnieć wydarzenia z 1944 roku. 1 kwietnia 1944 roku w majątku Jeleniec żołnierze dowodzeni przez generała Antoniego Hedeszarego stoczyli zwycięską bitwę z niemiecką żandarmerią. W rocznicę tego wydarzenia na Polanie odbywają się uroczystości. W kwietniu na skutek załamania pogody odwołano je. Pamięć generała i jego podkomendnych uczczono w minioną niedzielę. Rocznicowe spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia wydarzeń z kwietnia 1944 roku. Zajęliśmy stanowiska ogniowe i już mieliśmy strzelać, gdy doszły do nas z tyłu śpiewy ich pochwykiwania. Na rozkaz komendanta zmieniamy front. Widzę, jak już obok sunie wężem oddział żandarmerii. Widzę ich kompletne poczucie bezpieczeństwa i siły. Szary cicho nakazuje, aby czekać z rozpoczęciem ognia na jego sygnał. Uspokaja zbyt nerwowych, napięcie rośnie. Wreszcie parza strzał z wiza komendanta, a potem serię z dwóch naszych RKM-ów i salwa karabinowa. Żaden z Niemców nie zdążył nawet oddać strzału. W czasie polowej mszy świętej kapelan ostrowieckich leśników przypomniał, jak ważną osobą dla Kielecczyzny był generał Antoni Hedeszary i jak ważne jest to, aby co roku wracać na Polanę do Jeleńca. Ci młodzi chłopcy, którzy tutaj walczyli, nie pytali o racje polityczne, pochodzenie. Walczyli o wolność, walczyli za ojczyznę. Mimo, że też byli wśród tej grupy Rosjanie. To jest danina krwi i nauczka dla nas, żeby coś z tej ofiary naszych poprzedników zostało. Od bitwy pod Jeleńcem minęło 78 lat. Dziś już nie żyje żaden jej uczestnik, ale dla środowiska Akowskiego te wydarzenia są ciągle ważne. Tak powinno być. Bardzo się staramy też, żeby właśnie takie bitwy, ale przede wszystkim ludzi upamiętniać. Dlatego, że te wydarzenia nie były anonimowe. Za tym stały oddziały, stali dowódcy, stali zwykli żołnierze, ale też i ludność cywilna. Oni nie byli oderwani, nie mogli być oderwani od swojego środowiska, od swoich rodzin. To było ich naturalne zaplecze. I to jest również okazja, taka uroczystość o konkretnym wydarzeniu, jest okazją do chociażby refleksji, ale też do takich kulturowych rozmów o właśnie szerszym kontekście tego wydarzenia. Prawda? Oni, ci żołnierze, nie byli ideologiczni, prawda? Oni walczyli najlepiej, jak potrafili, o wolność swojego kraju, swoich rodzin, swojego majątku, dobytku. To jest bardzo, bardzo szeroki wątek. W 1996 roku na Leśnej Polanie w sąsiedztwie nieistniejącego już dworku postawiono głaz, a na nim umieszczono tablicę pamiątkową. Miejscem tym opiekuje się Nadleśnictwo Ostrowiec, a od 2018 roku również gmina Kunów. Postać generała jest bliska mieszkańcom tej gminy. Historię jego zna młodzież kunowskiej podstawówki, która nosi imię generała Hedeszarego. Wyjątkowym człowiekiem był generał Antoni Hedeszary. Skromnym, odważnym, mądrym, z którego chcemy brać wzór, którego ideę chcemy przekazywać młodym pokoleniom, aby nasza młodzież kultywowała to dalej, ponieważ to jest
nasz fundament, nasza podstawa, aby być zjednoczeni, aby być w jedności, aby pamiętać o historii, o tych trudnych rzeczach, które były w tamtym czasie, ale czasy bieżące też nie są łatwe i też musimy wiedzieć, że wolność nie jest zadana na zawsze, tylko trzeba o tę wolność dbać, trzeba ją pielęgnować, bo inaczej może być niedobrze. Antoni Hedaszary jest honorowym obywatelem Ostrowca Świętokrzyskiego. Przez wiele lat przyjeżdżał do miasta na spotkania ze swoimi podkomendnymi. Poseł Andrzej Kryj poznał go osobiście. Otaczali go ogromnym szacunkiem, widać, że ma u nich ogromny posłuch. Widać, że ta więź pomiędzy dowódcą a podkomendnym jest bardzo mocna, ale ona nie była więzią wynikającą tylko z relacji służbowych, z wyższego stopnia wojskowego, wyższej rangi, ale była więzią będącą wynikiem po prostu tego, że ci żołnierze go szanowali i kochali. To był człowiek o ogromnej charyzmie, to był człowiek o nieprzeciętnej osobowości i to było widać, to wyczuwało się w tych relacjach. Uroczystości pod pomnikiem w Jeleńcu zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Miniony weekend w Ostrowcu Świętokrzyskim można określić jako weekend prozdrowotny. W piątek i w sobotę w mobilnym gabinecie, który zaparkował w rynku, badano dzieci. Więcej o tej akcji Krzysztof Stawiarski. Jednym z około 140 dzieci, które przebadano w mobilnym gabinecie radiologicznym Fundacji Rolanda McDonalda, był Hubert. Są to badania takie profilaktyczne, więc myślę, że warto sprawdzić raz na jakiś czas, tutaj raz do roku, czy nic się złego nie dzieje. To jest super akcja, korzystamy już któryś rok i ze starszym synem. Mojemu starszemu synowi znaleziono tu dwie wady, więc to jest dla mnie naprawdę ważne. Specjaliści współpracujący z Fundacją Rolanda McDonalda wykonują najmłodszym przesiewowe badania USG narządów jamy brzusznej i moczny u chłopców. Z badań mogą skorzystać dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia. Na szczęście większość dzieci, które badamy, jest zdrowa, jednakże przez 7 lat akcji, jak już do Ostrowca przyjeżdżamy, to się kilka patologii znalazło i które były kontrolowane później lub podejmowano leczenie. A badania przesiewowe, takie jak wykonujemy, tutaj są bardzo potrzebne, żeby właśnie te wszystkie zmiany wykryć wcześniej, zanim się zaczną powodować jakieś objawy. Badania dla małych pacjentów są bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne. W razie nieprawidłowości rodzice mają możliwość konsultacji ze specjalistą. Wyniki są od razu na miejscu, rodzice zadowoleni, no bo mają już i wyniki. Badanie trwa bardzo krótko, 5-10 minut, także myślę, że sprawnie wszystko przebiega, akcja jest super. Bardzo dobra inicjatywa naszych radnych, bo to jest inicjatywa oddolna naszych pań, które same są mamami, babciami i to od nich wyszło. I cieszę się, że możemy współuczestniczyć i współfinansować, że taka akcja dedykowana dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego jest, że mogą swoich najmłodszych zbadać. Ambulans Fundacji Rolanda McDonalda w Ostrowcu Świętokrzyskim zaparkował po raz piąty. Dostaliśmy zapewnienie, że pojawi się również w przyszłym roku. To jest dobra praktyka i ciągle powtarzam, że dobre rzeczy powinny być kontynuowane, bo warto ciągnąć i wspierać, bo to tylko i wyłącznie pomaga. Dostęp do publicznej służby zdrowia jednak jest w naszym kraju taki, jaki jest, więc tego typu akcje, kiedy możemy dzieci po prostu przesiewowo przebadać, na wszelki wypadek zobaczyć, że wszystko w porządku, to rodzice są spokojniejsi, a też później nie będzie trzeba tego leczyć, jak już będzie zaawansowana choroba, tylko wcześniej zostaną wszystkie zmiany wyłapane. Profilaktyka to podstawa, tak twierdzą lekarze przekonujący rodziców do systematycznych badań. Wczesne wykrycie nawet najgroźniejszej choroby zwiększa szanse pacjentów. Statystyki biją na alarm. Choroby nowotworowe dotykają ludzi w każdym wieku i niestety coraz częściej dzieci. W sobotę o zdrowiu mówiono w Ostrowcu Świętokrzyskim na pikniku plenerowym, który zorganizowało Starostwo Powiatowe przy Szkole Mistrzostwa Sportowego. Zdrowie to jeden z tych tematów, na którym skupiamy swoją uwagę, ale najczęściej dopiero wtedy, gdy coś nam dolega. Choć większość z nas wie, jak ważna jest profilaktyka. Duża część osób ma pozytywny stosunek do badań, które pozwalają ocenić stan zdrowia i wykryć ewentualną chorobę na jej wczesnym etapie.
jednak nie znajduje to potwierdzenia w codziennym życiu, bo jak podają statystyki, wciąż unikamy robienia regularnie badań, nawet tych podstawowych. Lepiej zapobiegać chorobom, niż potem długo ich leczyć, prawda? I koszty leczenia, porady, pobytu w szpitalu, w sanatoriach, to są koszty. Jeżeli będziemy zapobiegać, będziemy się starać żyć zgodnie z pewnymi zasadami profilaktyki, no to będziemy zdrowsi. Problem tkwi w świadomości Polaków na temat tego, jak ważne są zdrowe nawyki, ale też skuteczność badań profilaktycznych. Rak szyjki macicy wykryty na wczesnym etapie w 99% jest wyleczalny. Tymczasem to jedna z podstawowych przyczyn zgonów w Polsce wśród kobiet. Zmiany, które zostają wykryte podczas badania cytologicznego, jeżeli dojdzie do wykrycia u pacjentki jakichkolwiek nieprawidłowości w obrębie szyjki macicy, takie badanie cytologiczne wykrywa te zmiany na bardzo wczesnym etapie. Na takim etapie, jeżeli pacjentka zostanie wyłapana właśnie w ramach badań profilaktycznych, jest bardzo duża szansa na to, że ona zostanie skutecznie wyleczona i będzie mogła dalej w pełni cieszyć się zdrowiem. Właściwa edukacja w zakresie ochrony zdrowia powinna odbywać się od wczesnych lat, tak aby nawyki dzieci i młodzież przenosiły na dorosłe życie. Mając to na uwadze, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowało w sobotę 17 września piknik profilaktyczny. Szczepimy, można wykonać różnego rodzaju badania. Jest stanowisko z lekarkami, można sobie zmierzyć cukier, ciśnienie, ale także i badania cytologiczne i na tą gęstość kości. Jednocześnie wystawiają się tutaj wszystkie jednostki powiatowe, które pokazują jakby spektrum swojej działalności, a często one też są związane z szeroko rozumianym zdrowiem. Edukacja powinna być wspierana przez działania instytucji z sektoru zdrowia, jak NFZ, lekarze POZ-u czy szpitale. Szczepienia są bardzo ważne, zapobiegają chorobom zakaźnym. Nasi pracownicy już są zaszczepieni, nie wszyscy oczywiście, czwartą dawką przypominającą. Teraz też wejdą szczepienia przeciwko grypie. Nasz szpital zobowiązał się też do utworzenia przy punkcie szczepień przeciwko grypie. Profilaktyka dotyczy również psychiki, o czym w czasie pikniku informowali pracownicy Ostrowieckiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tu jest, widzimy drzewko, które symbolizuje więzi. Dłonie symbolizują relacje, natomiast serce empatię. Jeżeli te trzy rzeczy będą gdzieś tam załamane, zaburzone, a po okresie izolacji, czy w ogóle generalnie od kilku lat obserwujemy, że tych elementów w naszym życiu brakuje, to wówczas pojawiają się sytuacje trudne i zachowania ryzykowne. Na sobotnim pikniku na stoiskach nie brakowało wyrobów rękodzielnych, które przygotowali pensjonariusze DPS-ów czy WTZ-ów. No, sama terapia zajęciowa jest to leczenie przez pracę, czyli wyrabianie nawyków manualnych, rehabilitowanych kończyn górnych. I tak jak powiedziałem wcześniej, jest to bardzo ważne w życiu każdej osoby niepełnosprawnej. Frekwencja na pikniku potwierdza potrzebę organizowania takich wydarzeń i konieczność wyjścia do społeczeństwa z formą edukacji poprzez wspólne spędzanie czasu i zabawę. Wskazane takie akcje dla nas, szczególnie już seniorów, ponieważ do lekarza raczej trudno się dostać, a tu są takie porady i tak łatwo i łatwym językiem przekazywane, że to naprawdę trafia do ucha, że witamina D wskazana, że to, także to bardzo, bardzo miłe. Byłam na konsultacji u pani dietetyk, a później u pań lekarek. No i skorzystałam dużo, potwierdziłam swoją już obecną wiedzę, jak żywienie ma decydujący wpływ na nasze zdrowie. Nawet na etapie takiego wczesnych chorób ważniejsze jest żywienie niż leki. Wiele takich pikników profilaktycznych przyczyniło się do tego, żeby wychwycić wczesne nieprawidłowości czy też zmiany chorobowe. Uważam, że jak najwięcej takich pikników powinno się odbywać w naszym mieście, o czym świadczy frekwencja. Na niejednym takim pikniku jest ludzi bardzo dużo, są bardzo dużo osób, jest bardzo dużo chętnych do zapisanych na takie badania. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje projekt pod nazwą Akademia Pełna Zdrowia. W ramach tego regularnie organizowane są ćwiczenia ruchowe dla seniorów i badania profilaktyczne w mobilnych gabinetach lekarskich dla osób w różnym wieku. Sobotni piknik był jednym z elementów tego programu. Bez wątpienia zdrowie to ruch. Każda aktywność fizyczna ma wpływ na nasze samopoczucie, także psychiczne. Warto czasem zostawić telefon i komputer, wyjść na spacer czy pojeździć na rowerze.
Więcej o akcji promującej aktywność Gabriela Soboń. Amelka ma 10 lat. Od 3 lat trenuje siatkówkę. Pasją do tej dyscypliny zarazili ją rodzice. Bo jak byłam mała, to jeździłam na mecze. Sportowe pasje rozwija Janek. Tak jak jego rodzice, gra w szachy i jak sam przyznaje. Mnie na przykład podoba się ta nutka rywalizacji, którą jednak się przeżywa w każdym sporcie, dlatego każdy sport uwielbiam. Ale no jednak szachy też dużo dałem pod względem myślenia. Nieszablonowego myślenia, przede wszystkim matematyki, logiki. Więc no, nie dość, że szachy dają dużo takich profitów szkolnych i takich, które się przydają w życiu, to mi się po prostu podoba ta rywalizacja i ta gra. Talenty odkrywamy w różnym wieku. Okazją były wakacje offline prowadzone przez 13 organizacji pozarządowych. Wybraliśmy Stowarzyszenie Szachowe Hetman jako lidera projektu, bo miał, jak się okazało, mimo tego, że może najbardziej niszowa z dyscyplin sportowych, najbogatszą historię, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków rządowych i ministerialnych na swoją działalność. To się udało. Fajnie, że my się poznaliśmy. Środowisko się zintegrowało bardzo. Na kanwie tego projektu powstały różne inne projekty. Cieszy nas ogromnie fakt, że organizacje zaczęły ze sobą rozmawiać, współpracować i pokazywać, że tylko w sile można wiele zrobić, łącząc ze sobą siły. Miasto powinno wszystko zrobić, żeby tych organizacji przybywało, było je jak najwięcej i były bardzo aktywne. A te, które tu są, działają od lat i są aktywne i też no, wspieramy przez dotacje różnego rodzaju te stowarzyszenia i kluby sportowe po to, żeby też właśnie później one coś robiły dla miasta, dla dzieci, młodzieży, dla mieszkańców. Organizacje połączyły siły, a efekty pokazano i podsumowano podczas Ostrowieckiego Dnia Sportu. Gościmy wszystkich Państwa w Parku Miejskim. 12 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych przyjęło naszą współpracę. Organizujemy tutaj świetne sobotnie popołudnie dla mieszkańców Ostrowca. Zorganizowanie czasu wolnego w wakacje włączyli się aktywnie harcerze. Było duże zainteresowanie, szczególnie zumba przykuła uwagę ludzi. Wakacje z organizacjami pozarządowymi były alternatywą dla siedzenia przed komputerem czy telewizorem oraz okazją do poznania różnych dyscyplin sportowych. Taekwondo jest taką dziedziną sportu, która rzeczywiście ma w sobie tak różnorodne aspekty, dobre i dla dzieci, i dla młodzieży, dla tych, którzy chcą walczyć na macie, i dla tych, którzy chcą tylko poprawić swoją sprawność fizyczną w postaci układów formalnych. Także od 0 do 100 lat bez problemu każdy znajdzie w naszej ofercie coś dla siebie. Po raz drugi udział w projekcie wzięła udział Akademia Volley Stars, która prowadziła zajęcia z siatkówki dla dzieci i młodzieży. Nie ukrywam, że dzięki temu projektowi także pozyskaliśmy nowe dzieciaczki do sekcji, do swojego klubu, które przyszły w pierwszym tygodniu września spróbować swoich sił, zobaczyć, bo generalnie zachęcamy do tego, żeby spróbować i zobaczyć. Okazuje się, że kondycji fizycznej wymagają również rozgrywki szachowe. Były robione nawet badania, że rozegranie takiej partii klasycznej to jest mniej więcej tak jak przebiegnięcie około 5 km takiego dystansu. Sporego wysiłku fizycznego, sportowej obowiązkowości wymagają gry planszowe, a także zajęcia artystyczne. Z wielką przyjemnością gościłam osoby, które po prostu dowiedziały się, że tak można, przychodziły sobie pośpiewać, zarówno młodzież i dzieci, jak i osoby dorosłe, co bardzo mnie cieszy, bo ja mam taką misję, że chciałabym, żeby wszyscy śpiewali, żeby jak najwięcej tego śpiewu było. Z oferty zaproponowanej w tym roku przez organizacje pozarządowe skorzystało około 300 osób. Połączono zabawę, ruch na świeżym powietrzu z elementami edukacji i animacji. Jak przetrwać w lesie, jak zbudować szałas, jak zachowywać się w lesie. Proponujemy również edukację przyrodniczą, edukację leśną, a więc wszystkie ścieżki takie dydaktyczne również. Ostrower zapewniło podstawę edukacji w zakresie drobnych napraw, konserwacji i użytkowania rowerów, z których uczniowie często korzystają zarówno w wakacje, jak i w roku szkolnym. Wymiana dętki, regulacje przerzutek, takie bardzo proste czynności, które myślę, że każdy rowerzysta powinien umieć, a jeżeli nie umiał, no to właśnie mógł się u nas tego dowiedzieć, jak to zrobić. Wiceminister sportu Anna Krupka projekt wakacji offline objęła honorowym patronatem już po raz drugi. Bo na tym nam zależy, aby wyrwać mieszkańców sprzed telewizorów, sprzed smartfonów i tabletów i aby zachęcać ich do tego, by aktywnie spędzali czas.
czas, bo sport to zdrowie. Dzięki sportowi możemy uniknąć wielu chorób cywilizacyjnych, ale także dłużej pozostajemy w zdrowiu. Podobnie jak w roku 2021, projekt Wakacje Offline 2022 również został dofinansowany z Ministerstwa Sportu. Tym razem w kwocie 45 tysięcy złotych. Zainteresowanie było tak duże, że już dziś organizatorzy planują trzecią edycję. W poniedziałkowych Telefaktach to już wszystko. Zapraszam jutro o stałej porze. Kompleksowa rehabilitacja, profesjonalna obsługa, zabiegi dla każdego, dostępność 5 dni w tygodniu, konsultacje fizjoterapeutyczne. Fizjoactive Rehabilitacja, ulica Polna 27 w Ostrowcu, telefon 601 27 40 77. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pogoda dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. W nocy temperatura 8 stopni Celsjusza, wiatr powieje z prędkością 10 km na godzinę, ciśnienie 1012 hektopaskali. Jutro temperatura 16 stopni Celsjusza, wiatr powieje z prędkością 25 km na godzinę, ciśnienie 1400 hektopaskali. Możliwe opady deszczu. Biometr niekorzystny. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.